Tym razem zapraszam do Sanlúcar de Barrameda, gdzie obejrzymy jedną z największych winiarni w Andaluzji. Hiszpańska bodega, czyli piwnica na wino lub winiarnia, to specyficzne miejsce przesiąknięte zapachem alkoholu. Tak też jest w bodedze Barbadillo, gdzie produkowane jest wino Manzanilla, a więc wino będące składnikiem Rebujito, czyli podstawowego drinka w Andaluzji. Wielkie kadzie z winem oraz wszechobecne beczki wskazują na wielkość produkcji. W filmie przejdziemy się po winiarni oraz weźmiemy udział w degustacji wina. Obejrzymy także zamek z XV wieku oraz pospacerujemy po Sanlúcar. Zapraszam do oglądania. Sanlúcar de Barrameda to miasto w Andaluzji w prowincji Cadix. Miasto to znane jest obecnie przede wszystkim z produkcji win. Jednakże historia tego miasta jest dużo starsza. Z portu w Sanlúcar wyruszył bowiem swoją trzecią podróż do Ameryki Krzysztof Kolumb, a także w tym porcie rozpoczęta została pierwsza podróż dookoła świata przez Ferdynanda Magellana. Bodega Barbadillo to winiarnia mająca ponad 100-letnią historię. Po prawie 2 stuleciach ta winiarnia jest w 100% hiszpańską firmą z ponad 500 hektarami winnic podzielone na 2 posiadłości w obszarze Jerez Superior . Została ona założona w 1821 roku i jest największą z winiarni Sanlúcar. Jej wina są wyjątkowe, zrodzone z doskonałego połączenia duszy niesamowitej krainy, gleby Albariza i serca enologów, profesjonalnych ekspertów, którzy wykorzystują wiedzę życia w służbie kreatywności i innowacji. Obecnie Barbadillo jest największym producentem manzanilli na całym obszarze Jerez. Warto wybrać się na zwiedzanie winiarni.
Wycieczka obejmuje Muzeum Manzanilli, winiarnię oraz degustację czterech win. Zwiedzanie możliwe jest w języku angielskim i hiszpańskim. Koszt wycieczki to 10 euro za osobę. Castillo de Santiago, a więc Zamek Świętego Jakuba, wybudowany został w latach 1468-1492 przez Don Enrique de Guzmán, Duque de Medina Sidonia. Zamek ten służył jako rezydencja księcia, jednakże istnieją dowody na to, że odwiedziła go w nim królowa Izabela Kastylijska, Krzysztof Kolumb oraz Ferdynand Magellan. W 1645 roku ród książęcy został oskarżony o przygotowanie buntu przeciwko królowi i zamek został skonfiskowany. Od tego czasu zamek należał do wojska, a na początku XX wieku został przekazany Radzie Miejskiej. W 2003 roku firma Officia wygrała konkurs na renowację i późniejszą eksploatację zamku przez 50 lat. Po raz pierwszy w historii Hiszpanii tak ważny obiekt historyczny trafił w ręce prywatne. Zamek został udostępniony zwiedzającym w 2006 roku i obecnie jest najczęściej odwiedzanym obiektem turystycznym Sanlúcar. Z punktu widzenia architektury fortyfikacyjnej jest to jedna z najciekawszych budowli w Kastylii. Zamek ma plan kwadratu z wysokimi murami i narożnymi wieżami. Główna część zamku otoczona jest murem zewnętrznym. Aby przedostać się do wnętrza twierdzy, wróg musiał pokonać kilka dobrze ufortyfikowanych linii, do których obrońcy mogli się wycofywać. W północno-wschodnim narożniku znajduje się cytadela, sześciokątna pułapka z wysoką wieżą, nawiązująca konstrukcją do zamku Taryfa. Na rogach barbakanu znajdują się okrągłe wieże ze strzelnicami, zapewniającymi niemal okrągły ogień, nie pozwalający wrogowi zbliżyć się do murów. Zamek można zwiedzać od wtorku do niedzieli. Cena biletu to 7 euro. Niestety, nam nie udało się wejść do środka, gdyż byliśmy w Sanlúcar w poniedziałek. Po zwiedzeniu bodegi postanowiliśmy poszwendać się jeszcze po Sanlúcar bez żadnego wyraźnego planu. Niestety, z wyjątkiem bodegi oraz zamku, Sanlúcar nie wywarł na raz wielkiego wrażenia. Zjedliśmy tam jeszcze obiad, który również nie zachwycał.